Audycja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. I ostatnia część rozmów fundamentalnych. Naszym gościem jest Grzegorz Polak. Można powiedzieć Wojtyłoznawca, tak najkrócej, dziennikarz religii TV. Powiedziałeś, że można by próbować taki prymat honorowy, ale tu problem byłby taki, ja nie wiem, czy sam Jan Paweł II by tego chciał, bo skuteczność prymatu honorowego Patriarchatu Konstantynopolskiego jest zerowa. To jest jedna z przeszkód w dialogu, że nawet jak patriarcha Konstantynopola, w tym przypadku akurat chce zbliżenia. Bartłomiej I jest absolwentem katolickich uczelni, człowiekiem niezwykle otwartym, nazywanym przez niektórych swoich współbraci wręcz jezuitą, no ale on nic nie może. Jego możliwości działania są, już pomijam układ polityczny w Turcji, który go ogranicza, ale Moskwie nie może narzucić absolutnie nic. To prędzej Moskwa jemu może coś narzucić. No właśnie i tutaj na linii Moskwa Konstantynopol często iskrzy, ale mówiąc o to, że jego pozycja była, to oczywiście nie chodziłoby o nie chodziłoby o jak gdyby. Bo tutaj między Konstantynopolem a Moskwą idzie batalia o władzę. Który jest prawdziwym Rzymem, tak, trzeci czy drugi. No jasne. Natomiast w przypadku takiego dobrze rozumianego prymatu honorowego to byłoby, prawda, uznanie jak gdyby pierwszeństwa papieża wśród tych różnych zwierzchników i uznanie w ogóle całej instytucji papiestwa, no bo przecież, mój Boże, jest masę kościołów, które kontestują samo papiestwo. By wymagało bardzo ścisłych rozróżnień eklezjologicznych, no to znaczy trzeba by ustalić, czy w ogóle jest kapłaństwo inne niż kapłaństwo powszechne. No jeżeli jest kapłaństwo, to czy jest wyższy stopień kapłaństwa, czyli biskupstwo? Czy istnieje kościół widzialny w takim znaczeniu? No właśnie, nie. W związku z tym to piękne apel Jana Pawła II, ale powiedziałbym, żeby na niego odpowiedzieć, to trzeba by przedyskutować całą eklezjologię. Tak, jest cały szereg problemów. Sakramentologię i jeszcze chrystologię. Trzeba było tutaj oczyścić przed pole, że tak powiem, żeby dopiero dojść do tego, no to co, o czym mówimy, ten ewentualny prymat honorowy, to dopiero w jakiejś tam odległej perspektywie, bo jeszcze jest tyle sprawa urzędów. Obawiam się, że Włodzimierz Sołowiow miał rację, który przewidywał, że już to pojednanie nastąpi w obliczu końca świata, kiedy starzec Jan prawosławny, symbolizujący prawosławie, papież Piotr i profesor Paulus, czyli postaci wzorowane na Piotrze, Pawle i Janie, apostołach, wspólnie razem będą prowadzić kościół w obliczu prześladowań. Ale zmieniając temat, chociaż nie zupełnie, bo te prześladowania jakoś mnie zainspirowały, Jan Paweł II jest także uważany za papieża niezwykle fatimskiego, nie tylko maryjnego, no bo ta maryjność jest wpisana w niego od dzieciństwa, ale po zamachu, także można powiedzieć, kluczowym dla jego duchowości faktem stała się Fatima. No, miał nawet, boję się tego słowa powiedzieć, ale chyba jakąś obsesję jednak też miał, ponieważ teraz mu nawet zarzucają tam niektórzy publicyści, że właściwie to ta wizja, która jest w trzeciej tajemnicy fatimskiej, że to niekoniecznie musi akurat pasować jak gdyby do To ci publicyści mówią nam to coś jeszcze gorszego, tak powiedział, bo jeśli nie wtedy, to niewykluczone, że później. Spotkałem się z taką interpretacją tej, na przykład takiego bardzo głębokiego sprzeciwu wobec każdego konfliktu, który wybuchał, jaki Jan Paweł II nieodmiennie zajmował. Znaczy tutaj nigdy nie było żadnej dyskusji, nie było znaczenia, czy wojna jest na przykład sprawiedliwa, czy nie. No, w przypadku wojny w Iraku bardzo wielu katolickich intelektualistów, głównie amerykańskich, co zrozumiałe, ale choćby biograf papieża George Weigel, jeden z największych biografów papieża, wybitny znawca myśli Jana Pawła II, zajął w tej kwestii zupełnie inne stanowisko. Mówił, to jest wojna sprawiedliwa. Od oceny, czy wojna jest sprawiedliwa, czy nie, nie jest papież, tylko jest rząd
czy władza świecka i w związku z tym my mamy inne stanowisko niż papież. Papież tutaj był bardzo jednoznaczny i część publicystów mówi właśnie dlatego, że cały czas miał w umyśle tę niezwykle apokaliptyczną wizję zawartą w tajemnicach, wszystkich tajemnicach fatimskich tak naprawdę, przecież nie tylko tej ostatniej, tej, którą wszyscy chcieli zgłębić, a jak się ujawniła, to czasami nawet nie bardzo w nią wierzyli. Mhm. Tak. To, co było napisane w tej tajemnicy, bardzo, bardzo przeżył, jak gdyby rzutowało na jego pewne posunięcia, to, co mówił. Ja myślę, że jeszcze po tym doświadczeniu 13 maja, po tym, co przeczytał w tajemnicy, jeszcze bardziej, jak gdyby, akcentował w swoim nauczaniu gdyby rolę Matki Boskiej. Zauważmy, że do 81 roku oczywiście były akcenty maryjne. No to stus. Tak, no tak, tak, ale już tyle, ile razy mówił, wiesz, o Maryi, to już czasami odnosiło się wrażenie, że więcej mówi o Maryi niż o Jezusie Chrystusie. Chociaż ja myślę, że encyklika, ta pierwsza, ona ustawia to już, jak gdyby ważność tych osób i że Jezus Chrystus jest najważniejszy. Pierwsze zdanie to już absolutnie, jeżeli ktoś tam potem już krytykował papieża za maryjność, że tego, to tutaj to myślę, że to pierwsze zdanie jest takim argumentem kontra, że widział wszystko we właściwych proporcjach, chociaż no częstotliwość, z jakim mówił o Matce Bożej, odwiedzał jej sanktuaria, no to jest potwierdzeniem tego, że bardzo przeżył to, co przeczytał jeszcze w szpitalu na temat trzeciej tajemnicy fatimskiej. To ją samą. Trudno się zdziwić, bo to lekarze mówili, że ta kula powinna pójść zupełnie inaczej, ta, którą wystrzelił Ali Akcza. On sam mówił, że niemożliwe, że miał zabić, bo znakomitym, płatnym zabójcą. Tak, że się zaciął jeszcze ten pistolet, żeby uniemożliwiając dalsze strzały. No było tyle. No nie wiem, dzień tego wydarzenia, no to wszystko, ja nie wiem, to aż się samo prosiło, żeby o taką interpretację. No, ale niemniej jednak to można by chyba dyskutować, czy rzeczywiście ta wizja papieża z tej tajemnicy papieńskiej dotyczy właśnie Jana Pawła II, że to akurat o niego chodziło. No. Ale kto miał to rozstrzygnąć? Siostra Łucja? Tak naprawdę chyba ona jedna mogła, ale ona na temat akurat tych papieskich intuicji się chyba nie wypowiadała. Właśnie, nie wiem, czy kardynał Bertone miał okazję ją o to zapytać i chyba nie zapytał w ogóle żadnych notatek z rozmów z siostrą. Zrobił wywiad, znaczy zrobiono z nim wywiad dokładnie na temat tych notatek, ale rzeczywiście na temat tych rozmów. Ale to duże zaniedbanie jednak, no, tego mieć takiego świadka i po prostu nie. Kończąc już tą rozmowę, no i znowu wracamy do pewnego paradoksu w postaci Jana Pawła II. Jeden z najbardziej ekumenicznych papieży jest równocześnie jednym z najbardziej maryjnych papieży, a mariologia, poza dialogiem z prawosławnymi, którzy chociaż dogmatycznie się trochę różnią od katolików, to są w takiej liturgicznej wyrazie nawet bardziej maryjni niż rzymscy katolicy. Dużo bardziej maryjni, można powiedzieć, to tutaj nie ma żadnej dyskusji, ale w dialogu z protestantami, wszystkimi tak naprawdę, począwszy od ewangelików augsburskich, którzy wprawdzie mają święta maryjne w kalendarzu, ale rzadko je obchodzą, żeby być zupełnie szczerym, ale mają. Począwszy od luteranów, przez kalwinistów, czy reformowanych, bo to przecież nie tylko nurt kalwiński, ale także zwingliański, aż, no, Anglikanie może mniej, aż po bardziej radykalne nurty reformacji. No, mariologia papieska musiała być dla nich Nie do strawienia. Tak, oczywiście.
ale jeszcze tak mówiąc szczerze mówiąc, to Jan Paweł II nie dokonał żadnego jakiegoś przełomu teologicznego w dialogu ekumenicznym. Ten przełom raczej szedł na takiej płaszczyźnie psychologicznej, że zbliżenia takiego braterskiego na fundamencie tej naszej wyznawanej wiary. I no, ja widzę to w Polsce przecież, jak to pod wpływem nauczania papieskiego, tego, że on się spotykał z przedstawicielami z innych kościołów, odwiedzał świątynie innych kościołów, nastąpił taki nastąpiła zmiana w ogóle klimatu ekumenicznego i podejścia do inaczej wierzących. Więc tutaj myślę, że oprócz mariologii jest też wiele innych problemów, które bardzo nas łączą, o których nawet teraz przed chwilą mówiliśmy. Natomiast i to specjalnie nie dziwi, że ta mariologia była taką przeszkodą w dialogu ekumenicznym. To, co największe zasługi papieża dla ekumenizmu, to jest to, że skrócił, że właściwie zniszczył mur oddzielający braci, że właśnie wszyscy poczuliśmy się bardziej jakoś bliżej siebie, świadomie oczywiście tego, co nas łączy. No, było to też działanie niezwykle skuteczne, tak bym powiedział. Jan Paweł II skłonił w tej chwili uchodzące za jedno z najbardziej konserwatywnych wyznań protestanckich w Stanach Zjednoczonych, czyli Południową Konwencję Baptystów, do zmiany, jego postawa skłoniła sam nie, do zmiany stosunku do aborcji. Tak jak większość wyznań protestanckich Stanów Zjednoczonych po 72 roku, czyli po tym słynnym wyroku Sądu Najwyższego, który uznawał aborcję za prawo kobiety. Większość wyznań protestanckich się zgodziło z tym orzeczeniem i przyjęło ją do swojej doktryny. To jest specyficzne miejsce. I to samo zrobiła Południowa Konwencja Baptystów, która dopiero w 82 roku, i nie ukrywają jej członkowie, którzy jeszcze w latach 60. nie mówili o papieżach inaczej niż jako o antychrystach, nie ukrywają, że przyczyną była tak niezwykle jednoznaczna, pełna i uzasadniona postawa i myśl Jana Pawła II. To jest, powiedziałbym, miara tej rewolucji. Znaczy, radykalni baptyści, to trudno sobie nawet w Polsce wyobrazić, jak bardzo momentami radykalni, to zupełnie inny układ kulturowy, którzy przyznają się, że ich nauczycielem w pewnych kwestiach był Jan Paweł II, czy inny wybitny Timothy George, profesor ewangelikalnej teologii, który mówi, no, Jan Paweł II skłonił mnie do tego, żeby rozważyć poważnie problemy mariologiczne, bo w sensie ścisłym, no, poza dogmatami, mariologia zbudowana jest na bardzo bliskiej nam intuicji, że człowiek może osiągnąć świętość. To jest intuicja obca luteranizmowi, w takim znaczeniu antropologicznym, ale bardzo bliska zielonoświątkowcom. Tak, a wracając na grunt Polski, to dla mnie takim szokiem to było rozpoczęcie w 97 roku w wyniku tego spotkania ekumenicznego wielkiego w hali ludowej we Wrocławiu dialogu Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołem Mariawitów i Kościołem polskokatolickim. Ja pamiętam, jak zaczynałem interesować się ekumenizmem, uczestniczyć w tych nabożeństwach, jaki był silny antagonizm, jaka niechęć, momentami nawet nienawiść po obu stronach, zwłaszcza to dotyczyło relacji polsko-katolickich i rzymsko-katolickich. Tu historia i komuniści mają swoje zasługi. Oczywiście, tak, ale ja sobie myślałem, mój Boże, no nie, dialog jakiś, bo nie, w ogóle nie myślałem o dialogu, w ogóle nie brałem takiej możliwości pod uwagę, że będzie jakiś dialog, prawda. A tymczasem już mamy kilkanaście lat tych spotkań i, prawda, polsko-katolicy, księża polsko-katolicy nie tylko głoszą kazania w świątyniach rzymskokatolickich, bo to zdarzało się wcześniej, ale są zapraszani do seminariów, są jakieś wspólne publikacje, wspólne akcje modlitewne, że nie wspomnę o Mariawitach, prawda?
Maria Witami, znaczy powiem tak, historycznie pewnie jest trudniej, bo to kościół, który wyłonił się z zakonu katolickiego, który miał słuszne postulaty w wielu kwestiach, natomiast on nie zachował posłuszeństwa. Z polsko-katolikami jest jednak trudniej. To kiedyś wybitny polski ekumenista, ojciec Celestyn Napiórkowski, w czasie jednej sesji powiedział, że to kłopot jest taki, że bardzo często rozmawiają ze sobą. To się teraz zmieniło. Ale to się tak bardzo jeszcze zmieniło. Było w latach 90. Obecni księża rzymskokatolicy z byłymi księżmi rzymskokatolickimi. No tak. To była ta trudność i to była przyczyna, dlaczego Kościół rzymskokatolicki z takim dystansem podchodził w ogóle do Kościoła polsko-katolickiego jako całości. Natomiast to rzeczywiście to jest absolutna zmiana i ja sam znam 7-8 młodych księży polsko-katolickich, którzy już w tym kościele się urodzili, wyrośli, a nie są konwertytami. To jest miara rewolucji, której dokonał Jan Paweł II. Oczywiście nie ci księża polsko-katolicy, tylko ten dialog, który się rozwija. Dialog bardzo trudny. Ja powiem tylko tyle, że przed wojną Mariawici, kapłani Mariawiccy, także ci, którzy szli z Najświętszym Sakramentem, a święcenia kapłańskie Mariawitów są jak najbardziej ważne. Bywali bici pałkami przez katolików, a Najświętszy Sakrament przez nich niesiony bywał profanowany. To jest miara tej wrogości, o której mówimy. Na drugą stronę to też działało. Znaczy w miejscowościach mariawickich zdarzało się, że ksiądz katolicki był tak samo traktowany. Jeśli w tej chwili już oficjalny dialog skutkuje stwierdzeniem, że być może część z objawień, tych pierwszych objawień Mateczki Kozłowskiej może być do zaakceptowania przez Kościół katolicki, no to jest miara postępu i miara rozwoju błyskawicznego tego rozwoju. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Grzegorz Polak, dziennikarz, publicysta, pracownik Religii TV, a także autor bardzo wielu publikacji o Janie Pawle II. Dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, mówi Tomasz Terlikowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego.